Lokalny działacz Platformy Obywatelskiej nagrał spotkanie z szefem klubu Platformy Obywatelskiej Sławomirem Neumannem. Rozmowy dotyczyły m.in. układania list przed wyborami samorządowymi. Nagranie ujawnia kulisy partyjnych gier w Platformie Obywatelskiej oraz prawdziwy stosunek Neumanna do lokalnych problemów. Biuro Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Spotkanie Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa. Wkrótce mają powstać listy przed wyborami samorządowymi. Neumann jest niezadowolony z sytuacji w mieście. Żygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję. Żygam Tczewem. Dlatego, kumplami. Mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam to samo powiedzieć. Na spotkaniu poszukiwany jest m.in. kandydat Platformy na prezydenta Tczewa. Politycy rozmawiają też o sytuacji urzędującego prezydenta Mirosława Pobłockiego, którego działalnością interesowało się CBA. Chodzi o sprzedaż gruntów w mieście. Neumann przekonuje, że ewentualne kłopoty z prawem nie są problemem w kampanii. Sławek, ale tam jest jeszcze sprawa w tle najgłupsza. Ta działka na Rokickim. On sprzedał za bezcen wiedzę, potem zmienił plan zagospodarowania przestrzennego. Będziesz to miał w prokuraturze, będziesz miał akt oskarżenia przed wyborami. Jak mu za to postawią, to jest koniec. Nic nie jest końcem. To jest gruba sprawa, naprawdę. Nie, ale... Idą na wybory głosować ludzie, którzy gówno się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów z aktami oskarżenia. Neumann stawia nawet tezę, że zarzuty prokuratorskie mogą wręcz pomóc wygrać wybory. Podaje przykłady samorządowców związanych z opozycją, którzy mają problemy z prawem. Będzie. Pani Adanowska, Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaśkowiak. On będzie w takim gronie zacnych ludzi, że kurwa nikogo to nie ruszy. O tym ci mówię. Nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski uzna, że to jest kurwa atak PiSu, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. My mamy badania kurwa naszych, których oskarżają. Hania Teroska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie kurwa wręcz dokładnie odwrotny ruch. Znaczy, nie patrząc na to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia spowodowali, że nie mają żadnego przemysłu. Jedynym gościem, który jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogą go wyprowadzić w pieniądze. Neumann zapewnia, że partia stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunek jest jeden – członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Pamiętaj, jedna zasada jest z nami – święta kurwa. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek w polityce rozmawiał. Zawsze. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił kurwa jakiejkolwiekłości. Jak wyjdziesz z Platformy, to... Ja nie wyjdę. Ja tylko mówię o zasadzie. No. Mam się w dupie. Jak Pobłocki będzie członkiem Platformy i będzie naszym prezydentem, to będę się o niego bił kurwa do końca życia. Jak jest poza, mam w dupie go. Jak jest do wykorzystania, to wykorzystamy. Jak nie, to nie. Takie są zasady. To jest tak samo Adamowicza, tak samo dotyczy Karnowskiego i wszystkich innych. Tak samo. Dla mnie Platforma jest Platforma. Sławomir Neumann obecnie też ma postawione zarzuty prokuratorskie. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy jego zdaniem pomoże mu to osiągnąć dobry wynik w wyborach. Czy uważa pan, że pomogą panu te zarzuty w kampanii wyborczej? W trakcie spotkania pojawia się temat działalności Komitetu Obrony Demokracji. Opinia Sławomira Neumanna na temat działaczy KOD może zaskakiwać. Nie KOD. KOD jest niczym. Ale są ludzie w tym jakimś KODzie. Ludzie z tego KODu. Bez organizacji są niczym. Możesz mieć 1000 ludzi, bez organizacji są niczym. Możesz mieć setkę żołnierzy, którzy są chyba Spartanami i wyjdą ten 1000 w kosmos. Pospolite ruszenia w Polsce kończyły się tym, że się napili na końcu w tym chyba. Jak szło wojsko zaciężne przeciwnika, to wypierali do domu. Taki jest KOD. Pod ujściem. Taki jest KOD. Tak się zaczął KOD. Taki jest KOD. Nie bierz takie rzeczy. Ci ludzie na końcu, patrz, to jest sensowny i bierz go do siebie. To jest metoda. Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni wiedzą czego? Do tego, żeby brać komórki i filmować jako mężowie zaufania w lokalach wyborczych, są wybory przeprowadzane. Do tego się nadają. Nic innego. Naprawdę. Ja was przepraszam, ale teraz komisja. Zapraszam do wysłuchania z pana Sławomira Neumanna. Neumann był częstym uczestnikiem demonstracji KOD-u. Pojawiał się na nich u boku Mateusza Kijowskiego. Zagrzewał członków KOD-u do walki z rządem. Dziękuję wam, że tu jesteście. Dziękuję wam, że jest nas tylu dzisiaj, mimo złej pogody, tylu ludzi, którzy chcą zaprotestować przeciwko temu, co dzieje się w Polsce. Dzięki ujawnionym przez działacza Platformy nagraniom wiadomo, jaki był prawdziwy stosunek Neumanna do protestujących na ulicach. Kodziarze to nie jest żadna siła. Dominik Cierpioł, TVP Info.